Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale w trochę innej scenerii, a to dlatego, że dziś będziemy robić ranking, moi drodzy. Ranking nie byle jaki, bo wrócę dziś do wspomnień lat szkolnych, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i będę dzisiaj przyporządkowywał do tych ośmiu kategorii 70 lektur szkolnych, moi drodzy, więc e, dużo przed nami. Szybciutko przelecimy sobie przez te kategorie. Mamy topkę, czyli te najlepsze z najlepszych. Książki, po które sięgnąłbym w tym momencie równie chętnie, co wtedy. Książki, które wspominam naprawdę dobrze, no i które jakby e, z pełną swobodą mogę określić jako moje ulubione lektury. Następnie mamy książki dobre, czyli takie, które uważam za jakościowe, e, których przesłanie gdzieś może mi się podobać, które e, po prostu czytało mi się przyjemnie, e, rozmawiało mi się o nich przyjemnie, no i e, gdzieś tam e, możliwe, że, że chciałbym je sobie w pamięci odświeżyć. Następnie mamy trochę taką kategorię e, zabezpieczenie dla mnie, czyli miło wspominam, dlatego, że tutaj Trafią wszystkie te książki, które po prostu, no dosłownie miło wspominam, bo jest tak, że czasami po prostu nie pamiętam za bardzo, e, jakiej jakości była książka, o czym dokładnie opowiadała. Natomiast pamiętam e, jakieś takie uczucia, które mi towarzyszyły, no i pamiętam, czy po prostu męczyłem się przy niej straszliwie, e, czy też no, była lekturą po prostu przyjemną. E, I tutaj mogę zdradzić, że z, e, znajdą się głównie te lektury podstawówkowe, które po prostu e, no, no, czytałem. E, 18, minimalnie 12 lat temu, więc, więc te, które mogły mi się po prostu już w pamięci zatrzeć. Następnie mamy OK, czyli takiego typowego średniaczka. Później mamy ME, czyli no, książkę, której za miło nie wspominam, ale nie była tragiczna. Później mamy kategorię Słabo mi. No i tu już zaczyna się faktycznie robić. Słabo, no to są książki, których miło nie wspominam, aczkolwiek gdzieś tam doceniam może przekaz i tak dalej. No i na koniec mamy: lekarz stwierdził. Zgon, czyli e, lektury absolutnie tragiczne, które mi się nie podobały, przy których się niesamowicie męczyłem i do których wracać nigdy nie zamierzam. E, no i mamy jeszcze takie dwie kategorie, nie czytałem, do której trafi tylko jedna książka, bo ze wszystkich 70 lektor, które tutaj się znajdą, nie czytałem tylko jednej. E, no i... Kategoria nie pamiętam, do której będę przypasowywał tylko te książki, o których absolutnie nie mam po prostu żadnych wspomnień, bo, bo faktem jest, że przeszukałem moje Lubimy czytać, przeszukałem jakąś ustawę czy dyrektywę z 2007 roku, kiedy to tam zaczynałem podstawówkę, która miała wykaz lektur i patrzyłem, co było w kanonie, jakie tam obowiązowały lektury i porównywałem sobie to ze wspomnieniami, czy to czytałem, czy tego nie czytałem. Niektórych faktycznie nie pamiętam. W sensie wiem, że je czytałem, ale nie mam absolutnie żadnych wspomnień, jeśli chodzi o fabułę i dla tych właśnie książek przeznaczona jest ta kategoria. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy zatem do... Do tej listy i od razu załatwimy sobie tę jedną książkę, której nie czytałem, bo wiąże się z nią ciekawa historia. I moi drodzy, jest to pan Tadeusz, którego mamy tutaj i wrzucam go właśnie do tej kategorii, dlatego że to jest jedyna książka, przez którą ja nie mogłem przebrnąć. Ja się chyba nawet za nią specjalnie nie zabrałem. Później wróciłem do niej dopiero na studiach na filologii polskiej. Natomiast wiąże się z tym o tyle ciekawa historia, że mało kto w mojej klasie, która liczyła w liceum 10 osób, tę książkę przeczytał. I w związku z tym. Um, tak się złożyło, że akurat miałem, miałem przy sobie telefon, i um, jako, że nikt inny nie odpowiadał, no to ja na szybko sobie zerkałem na ten telefon e, i podawałem odpowiedzi. No i e, nasza pani polonistka, której nie wspominam za dobrze, bo no, nie była za dobrą polonistką, jeśli chodzi o poziom licealny. Um, bo potrafiliśmy milczeć przez 45 minut na lekcji, jeśli ktoś nie dał jej poprawnej odpowiedzi, co no, nie jest z, dydak z dydaktycznego gdzieś tam punktu um, widzenia. Zbyt rozsądne i, i, i zbyt przydatne dla takiego młodego umysłu. W każdym razie dostałem 6. Żeby się tutaj za bardzo nie rozdrabniać, dostałem 6 za odpowiedzi, które wziąłem z neta, bo mało kto książkę przeczytał, a ci, którzy przeczytali, nie potrafili odpowiedzieć na te pytania, które nasza pani zadawała. Dobra, lecimy dalej. I teraz polecimy już po kolei Mały Książę, moi drodzy. To może być zaskoczenie dla niektórych. Dla mnie to była książka po prostu ok. W sensie, ja się na niej wzruszam momentami, e, mam swoje ulubione momenty, e, czyli na przykład no, planetę Latarnika. E, natomiast. No, nie była dla mnie aż tak e, gdzieś tam zmieniająca życie, czy taka rozczulająca, czy taka, którą wspominam e, miło, dlatego też nie jest w kategorii wyższej. Dla mnie był e, po prostu mały książę, ok. A moja mama by mnie pewnie zabiła, bo ona tę książkę uwielbia, jak zresztą pewnie większość ludzi. Ja e, aż takiego e, sentymentu do niej nie mam. Natomiast wielki sentyment mam do mistrza i Małgorzaty, który wędruje automatycznie do Topki. Jest to jedna z moich ulubionych lektur. Przeczytałem ją no po prostu, nie wiem czy nie zarwałem nawet nocki, żeby ją przeczytać. Tak mi się ją dobrze gdzieś tam e, czytało, więc ona wędruje od razu do Topki. Następnie mamy Antygonę i Antygona była dla mnie ok. Myślę, że z, z tych dwóch, gdzieś tam Sofoklesa, to, to Antygone wspominam mniej przyjemnie, natomiast króla Edypa e, bardzo lubię i myślę, że króla Edypa jak tylko go gdzieś tutaj znajdę, bo starałem się wybierać właśnie te okładki, które kojarzę, natomiast nie zawsze była dostępna albo nie zawsze udało mi się ją szybko znaleźć. Więc musicie ze mną chwilę wytrzymać aż go na mierze. Król Edyp jest tutaj i jego miło wspominam. Dobrze, przejdźmy do Cudaczka Wyśmiewaczka. To była książka, którą e, bardzo lubiłem za dzieciaka e, i dlatego trafia również do Miło Wspominam. Jeśli chodzi o Latarnika, trafia momentalnie do Słabomi. E, nie lubiłem tej książki. E, była bardzo króciutka, ale, ale mocno mnie wymęczyła. Nie trafia do Lekarz Stwierdził Zgon, natomiast no, nie, jest, nie jest najlepsza. A dym trafia do Mech. Bo, bo też jeśli chodzi o te nowelki no to no to nie był moją e, ulubioną. Gloria Victis um, tutaj nie wiem dałbym ją do dałbym ją chyba do słabo mi bo ja jej nie pamiętam za dobrze szczerze mówiąc natomiast e, jakby wnioskując faktu, że, że niewiele z niej pamiętam, jakąś kamienicę, coś takiego, to, to myślę, że, że po prostu jakoś za mi się nie kojarzy. Jeśli chodzi o kamienie na szaniec, czyli kolejną z gimnazjalnych lektur jeśli dobrze pamiętam to dla mnie była ok. Ja nie jestem wielkim fanem literatury wojennej obozowej. Szanuję, aczkolwiek no nie są to moje ulubione lektury, więc trafia do ok. Następnie mamy dziady część trzecią i dziady część trzecia trafi do do mech. Myślę, że trafi nie. Dobra, dajmy dziady część trzecia do Okej okay, kategorii, bo paradoksalnie, jeśli chodzi o Mickiewicza, to ona jeszcze nie była taka zła, natomiast dziady, część druga pójdzie kategorię wyżej, ale to nie, nie poprzedzajmy faktów, bo już zanim ją tu znajdę, to, to pewnie chwila minie. Następnie mamy Starego Człowieka i Morze, i Stary Człowiek i Morze, myślę, że trafi do słabo bo mimo, że ja tę książkę doceniam, to ja miałem po prostu wielki problem, żeby przez nią przebrnąć, i nie byłem w stanie tego zrobić. Wydaje mi się, że odpaliłem sobie w pewnym momencie już audiobooka, żeby ją dokończyć, bo naprawdę było, było dosyć ciężko, aczkolwiek jakby przekaz: lubię Hemingwaya. Myślę, że jeśli wróciłbym do tej książki, a mam ją na półce, to pewnie, pewnie oceniłbym ją wyżej, natomiast bazując gdzieś tam na tych wspomnieniach ze szkoły, to jednak nie było aż tak, aż tak fajnie, kolorowo. Następnie mamy Pipi Ponczoszankę. Dla mnie to była mech lektura. Ksi film lubiłem całkiem, czy tam serial, już nie pamiętam. E, natomiast e, książka, lektura była dla mnie średnie. Cóż to mamy? To jest chyba Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka. Uważam, że to jest bardzo dobra książka, bardzo miło ją wspominam e, i generator. Generalnie, jeśli chodzi o literaturę dwudziestolecia międzywojennego, to jest jeden z moich ulubionych okresów w literaturze polskiej, więc, więc trafia do tej kategorii. Dżuma trafia do topki. Kami jakby stworzył cudo. Ja ją czytałem po prostu chyba ciągiem tak naprawdę. Przeczytałem ją na raz. Była bardzo przyjemna. Zaraz po, po przeczytaniu chciałem sięgnąć po film. Po ekranizację, aczkolwiek, ostatecznie, chyba. Tego planu nie zrealizowałem, natomiast jak się niedawno pojawiło jakieś takie, no niedawno, pewnie już lata temu, natomiast pojawiło się nowe wydanie Kami e, trzech książek, to to bardzo chciałem je pozyskać, bo, bo tak miło właśnie Dżumę wspominam. Jeśli chodzi o Hobbita, ja uważam, że to jest dobra książka. Czytałem ją w podstawówce, czytałem ją później również, e, żeby sobie przypomnieć. E, no i utrzymuję, że jako książka e, fantazy jest. Naprawdę dobra, władca pierścień byłby oczywiście w topce, natomiast to jest oczko niżej dla mnie przynajmniej. 80 dni dookoła świata, szczerze mówiąc, nie pamiętam czy czytałem to jako lekturę. Na pewno czytałem to w ramach jakiegoś konkursu w podstawówce w klasach 1-3. Konkursu wiedzowego, gdzie właśnie trzeba było przeczytać lekturę. I pamiętam, że było jedno pytanie, o której Philias Fogg yy, brał kąpiel: jaka była wtedy godzina na zegarze? Yy, i, I chyba na tym pytaniu gdzieś tam poległem. Natomiast miło wspominam możliwe, że mi między innymi właśnie przez ten yy, epizod z konkursem. Przygody Tomka Sawyera, Twaina a dla mnie to była taka. OK, lektura. Nie, 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 nie grzeje mnie, nie mierdzi. Jeśli chodzi o Szatana z siódmej klasy, e, to była dla mnie meh. Taka e, niespecjalnie, znacznie bardziej podobał mi się sposób na Alcibiadesa, którego wspominam e, miło. Wzruszyłem się na tej książce. Obawiam się, że ona mogła się trochę źle zestarzeć, bo e, z tego co pamiętam, e, tam, tam mógł być Blackface jakiś, szczerze mówiąc, e, bo wyszukując tutaj Wyszukując tutaj okładki, no to no nie wygląda to najlepiej, więc więc pomijam to, opieram się tylko gdzieś tam na wspomnieniach samej lektury, nie zaś na treści w tym filmie, więc, więc tego aspektu może tutaj nie omawiajmy. Jeśli chodzi o, o giaura, to mało co z niego pamiętam, natomiast on trafia do słabo mi, bo. No jakoś tak nie, nie wspominam go zbyt dobrze. Tomek w krainie kangurów to jest pierwsza książka, która, która trafi do nie pamiętam, bo ja absolutnie nie pamiętam o co w tej książce chodzi. Wiem, że ją czytałem, wiem, że miałem ją na liście lektur, mam ją na lubimy czytać, więc musiałem ją czytać, ale, ale absolutnie nie pamiętam o co w niej chodziło. Następnie mamy, proszę państwa, do gazu Różewicza. I to, jeśli chodzi o literaturę obozową, to będzie źle brzmiało, ale miło wspominam. W sensie to jest w tej kategorii nie, nie dałbym tego do dobrej książki, nie dałbym tego do OK, jest pomiędzy. I naprawdę no, jest to dobra książka. Nie na tyle, żeby trafić do dobrych książek, ale, ale myślę, że jeśli chodzi o literaturę obozową czy syłkową, to, to to jest to jedna z, z najlepszych jakie czytałem. Jeśli chodzi oczywiście o lektury. Następnie mamy Folwark zw zwierzęcy Orwella. On trafia do dobrych książek bez zastanowienia tutaj tutaj jak najbardziej Książka wartościowa, książka aktualna, po którą e, koniecznie zachęcam, by sięgnąć. E, Karol wspominam bardzo miło, e, jedna z moich ulubionych lektur dzieciństwa. Wydaje mi się, że czytałem ją dwukrotnie. Jeśli nie ja, to na pewno prosiłem mamę kiedy jeszcze e, czytać. Tak dobrze nie umiałem, żeby mi e, ją ponownie gdzieś tam. Przypominała, podobnie z Akademią Pana Kleksa, tutaj znacznie bardziej pamiętam te filmy o polsko-rosyjskiej produkcji, aczkolwiek sam, samą książkę Brzechwy też całkiem miło wspominam. Ania z Zielonego wzgórza trafia do topki. Jest to zarówno moja, jak i mojej mamy jedna z ulubionych książek. Bardzo ciepła, bardzo radosna, e, taka ku pokrzepieniu w serc, szczerze mówiąc bym powiedział, e, tak, tak na mnie oddziałowuje, dlatego trafia do topki. Faust. Myślę, że trafi do dobrej książki. E, uważam, że no to też jest bardzo istotne. Gdzieś tam przekaz zawiera, czytało mi się ją przyjemnie, e, getę. Nie miałem dużo styczności z Getem poza Faustem, tak naprawdę, natomiast e, uważam, że, że Faust sam w sobie jest naprawdę dobry. E, Dzieje Tristana i Zoldy, powiedziałbym, że są meh, takie e, ni mierzi, ni grzeje, no, trochę poniżej okejki. E, natomiast wspomnienia niebieskiego mundurka trafiają do kategorii lekarz stwierdził zgon. Ja pamiętam, że to była moja najgorsza podstawówkowa lektura. Ja nienawidzę tej książki, ona jest tak nudna, jakby wyparłem ją z pamięci, ale jedyne co zapamiętałem, że tam były jakieś trumny, jakaś szkoła, i kompletnie mi się to nie podobało. Kompletnie. Nie, nie, nie chciałem, jakby odpowiadać, nie chciałem być na lekcjach, kiedy omawialiśmy tę lekturę. Była tak po prostu nudna, że nie byłem w stanie przez nią przebrnąć. Następnie mamy e, panią Bowary, e, i to e, wspominam miło, e, aczkolwiek nie mogę o niej. Bardzo dużo powiedzieć, bo mam jakieś takie generalne zarysy. Natomiast było tak, że ja postanowiłem rozszerzać język polski w liceum, ale dopiero na trzecim roku. I jakby Polonistka się na to zgodziła, nowa Polonistka, która przyszła w zastępstwo za tą, która sobie nie radziła z licealistami. I ona z kolei, pani Beata, bardzo serdecznie ją pozdrawiam, była. Najlepszą poloniską, jaką miałem kiedykolwiek, yy, yy, no i jednym z warunków, po prostu, żebym mógł dołączyć do tego, yy, do tego poziomu rozszerzonego, było nadrobienie lektur, które omawiali po drodze i, i oczywiście gdzieś tam opracowań z, z nimi związanych, żebym, żebym wiedział yy, o czym były i, i gdzieś tam yy, o wszystkich okolicznościach towarzyszących ich napisaniu. W związku z tym w ciągu dwóch miesięcy e, sierpnia, e, lipca i sierpnia, musiałem przeczytać chyba z 10 lektur, żeby to ponadrabiać te dwa lata liceum e, z, z mm, poziomu rozszerzonego. E, no i, i dlatego mam to bardzo tak skondensowane, ale akurat jeśli chodzi o panią Bowar, e, to wspominam niezwykle miło. Cierpienia młodego Wertera myślę, że są ok. E, nie zachwyciły mnie jakoś bardzo. Trochę się utożsamiałem. Wiadomo, jednak jest to młody człowiek, cierpiący z miłości, więc, więc w gimnazjum, liceum no łatwo się z tym utożsamić. Także, także jakieś elementy wspólne tam odnajdowałem, aczkolwiek sama lektura nie, nie należała do najprzyjemniejszych, z tego co pamiętam. Sam proces może lektury tej książki. Następnie mamy Magbeta. I tutaj muszę powiedzieć, że, że to jest dobra książka. Naprawdę. Jeśli chodzi o ten okres, to Macbeth'a bardzo lubię. Hamleta nie czytałem, więc się wypowiedzieć nie mogę. Natomiast jeśli chodzi o Macbeth'a, to bardzo serdecznie polecam. Bardzo przydatna też książka na, na maturze. Chociażby dużo fajnych motywów w niej jest zawarte. 12 prac Herkulesa. Również trafia do dobrych książek. Ja bardzo Christy lubię i co prawda, tej książki nie pamiętam za dobrze, bo ja ją czytałem w ramach gdzieś tam zapoznawania się z kryminałem, chyba na, po na początku gimnazjum, więc no było to już jakiś czas temu. Pamiętam jakiś case z psem, bo, bo no jest to zbiór e, oczywiście spraw e, Płaro. I pamiętam, że było coś tam jakaś akcja z psem. Natomiast więcej za dużo nie natomiast, natomiast uważam, że to jest dobra książka, i bazując gdzieś na tym, co, co Christie pokazuje w, w innych swoich pozycjach, to, to myślę, że tutaj spokojnie może trafić. Dywizjon 303 słabo mi, moi drodzy, słabo, bo no, nie była to ciekawa lektura. Dla kontekstu może dodam, że kupiłem ją sobie sam, będąc gdzieś tam w wiosce arkadego Fiddlera, nie pamiętam nawet gdzie, na jakiejś wycieczce, stwierdziłem wow, wojsko, bawiłem się żołnierzykami kiedyś. Czemu by nie kupić? Czemu by nie przeczytać? Przeczytałem tę książkę zanim ona była moją lekturą. I żałuję, w sensie, żałuję, że w ogóle musiała być moją lekturą, bo nie jest to książka najciekawsza. W żadnym wypadku, moi drodzy. E, mimo, że same losy dy Dywizjonu 303 a, były ok, w sensie, jakby historycznie, był to dosyć ciekawy e, czas i dosyć ciekawy e, oddział. Natomiast, e, no, lektura była niestety słaba i stąd też słabo. Dziady, część druga, miło wspominam. To jest najlepsza książka Mickiewicza według mnie. W sensie z tych, które czytałem, to dziady, część druga, mimo że prosta w swojej strukturze, to, to jest jednak najprzyjemniejsza dla mnie. Następnie Pan Samochodzik i Templariusze. Tę książkę również miło wspominam. A ją chyba też czytałem zanim pojawiła się na liście lektur. W sensie miałem ją w szkole jako lekturę, natomiast ja pierwsze trzy tomy chyba czytałem sam z siebie, bo, bo no, lubiłem ten klimat gdzieś tam, zagadek rozwiązywania, i byłem wielkim fanem tego, że pan samochodzik jeździ amfibium. W sensie tam jest. Chyba w filmie też jest taka scena, że ten samochód e, przepływa przez rzekę i że on po prostu mo może pływać też po, po wodzie. I to było dla mnie tak super koncept. Pierwszy raz się e, spotkałem z czymś, taki, e, z czymś takim jak amfibia, więc byłem wielce zask zaskoczony i byłem po prostu um, uradowany. Granica naukowskiej. Uważam, że to jest dobra książka, miło ją wspominam, wartościowa i, i myślę, że chętnie bym ją sobie odświeżył w niedługim czasie, w niedługiej przyszłości, chociaż muszę się zastanowić, czy ją w ogóle posiadam, czy musiałbym się pokusić gdzieś o zapis, a, czy o, o zakup. Natomiast jeśli nie, to bardzo chętnie przypomnę ją sobie w audiobooku, bo ostatnio nie mam czego słuchać, więc może, może wyszukam, może się okaże, że granica jest dostępna. Następnie mamy inny świat, i jeśli chodzi o literaturę obozową, to to jest według mnie najlepsza książka. Gustaw Herling Grudziński zrobił świetną robotę. I, i wspominam ją bardzo dobrze, mimo że no, tematyka była trudna. Myślę, że mogło to też mieć trochę wspólnego z tym, że większość tej literatury obowozowej była jednak dotyczyła obozów koncentracyjnych w Polsce. Było Auschwitz, proszę Państwa do gazu, gdzieś tam getto warszawskie, natomiast tutaj no, mieliśmy zsyłkę na Sybir i było to dla mnie coś innego, bo, bo oczywiście uczyłem się o tym na historii, natomiast z literatury jeśli chodzi o osyłki rosyjskie, to, to miałem tylko tę książkę i może dlatego jest tak wysoko. Nieboska komedia, moi drodzy, myślę, że ona trafi do... Hmm. Jeśli trafi do mech, myślę, że dam ją do mech. Jest całkiem niezła. Miałem okazję przypominać ją sobie na studiach filologicznych i... Jest, jest w miarę ok, natomiast widzę, że tu jest kordian i w związku z tym kordian trafia do słabo mi. E, po pierwsze, totalnie mi się zmiksował kordian z dziadami, częścią trzecią. E, więc długo mi zajęło w ogóle wyplatanie tych wspomnień, że chmurka to było tu, e, a, a umarł e, Gustaw, narodził się Konrad, e, było w, w dziadach bo, bo no nie, nie pamiętam kompletnie fabuły Kordiana i szczerze mówiąc po, powinno tak naprawdę trafić do nie pamiętam, ale wiem na pewno, że podobało mi się mniej niż Dziady część trzecia i mniej niż Nieboska Komedia więc w naturalnym porządku no, znajdzie się po prostu w słabom następnie mamy Kamizelkę bardzo rozczulająca e, opowieść dla mnie jeśli chodzi o nowelki to będzie najwyżej i będzie w miło wspominam Następnie Krzyżacy, moi drodzy, a może to być zaskoczenie, ale ja ją naprawdę miło wspominam, w sensie słuchałem ją w audiobooku i słuchając jej budowałem szklany most w Minecrafcie na rzece, więc wymagało to ode mnie bardzo dużo czasu, bo musiałem jakby usuwać wodę spod klocków, ale jednocześnie... Donosić wiaderka z wodą, żeby ta woda, ten jakby nurt pływał naturalnie. To był wielokolorowy most z wielokolorowego szkła, więc naprawdę udało mi się spokojnie przed ukończeniem tego mostu przesłuchać całych Krzyżaków. I może przez to, że to jest taka mikstura tych wspomnień, to tak miło go wspominam. Natomiast fabularnie on też bardzo, Krzyżacy też bardzo mi się podobali, więc, więc może to jest kwestia tego, że to jednak jest ten czas. E, średniowieczny e, i, e, i jakoś mam do niego słabość. Natomiast ja wie, wiem, że wielu narzeka na Krzyżaków. Ja całkiem lubię. Następnie Księga Dżungli. Tutaj muszę powiedzieć, że absolutnie nie pamiętam. W sensie wydaje mi się, że ją czytałem. Jeśli nie, to na pewno widziałem film. E, I tutaj no, z ręką na sercu nie mogę powiedzieć, że, je, że jej czytałem. E, bo. Bo no nie pamiętam absolutnie, natomiast była w tym zestawieniu lektur, więc stwierdziłem, że ją tutaj dam. E, Kubuś Puchatek, miło wspominam, e, czytałem zanim była lekturą, bo e, to znaczy najpierw czytali mi rodzice, e, później czytałem sobie sam e, i bardzo, bardzo miło wspominam. W ogóle Kubuś Puchatek to jest e, książka czy ser seria, do której mam wielką nostalgię, bo i. i nie wiem, czuję się jakoś z nią powiązany. Może dlatego, że też mam na imię Kuba, e, i to był gdzieś tam takie najszybsze połączenie, jakie znalazłem między sobą, a postacią e, fikcyjną, literacką. Natomiast, e, jak ja byłem na filmie e, aktorskim, e, Christopher Robin, czy Krzysiu Gdzie Jesteś, to ja tam ryczałem po prostu cały czas. E, tak, tak głęboko gdzieś jest ta historia we mnie zakorzeniona, e, i jak słyszę, że ja jestem mi się o bardzo małym rozumku, to automatycznie, nawet teraz, gdzieś napływają mi do, do oczu łzy. Także to jest historia, z którą ja jestem nierozerwalnie powiązany. I no, mimo, że nie jest jakaś wybitna jakościowo, to bardzo, bardzo miło ją wspominam. Następnie, lalka, moi drodzy, i tutaj będzie. E... No, trafi do dobrych książek. Może mnie ukrzyżujecie w tym momencie, nie wiem, e, ale mi się naprawdę podobała. W sensie, ja jestem fanem e, epoki wiktoriańskiej, e, jestem fanem e, steampunku e, i dla mnie lalka łączy te rzeczy. W sensie jest na skraju romantyzmu i pozytywizmu, gdzie pozytywizm, no to dla mnie jest praktycznie steampunk w Polsce. E, więc. E, więc ten etap e, postaci romantycznych, a jednocześnie e, ta e, pozytywistyczna chęć rozwoju, praca u podstaw, i tak dalej. E, no, dla mnie to było super. Bardzo miło wspominam pamiętniki starego subiekta, te, te rozdziały. Ta książka mnie uspokajała. Ja jestem też dosyć sentymentalną osobą, mam wrażenie. E, i, I w związku z tym. Po prostu ta historia ze mną rezonowała, zarówno ta jej romantyczna część, jak i ta pozytywistyczna część, dlatego znajduje się w dobrych książkach. Następnie, moi drodzy, mamy. O, co to jest? Ludzie bezdomni! Ludzie bezdomni, moi drodzy, szczerze mówiąc, nie pamiętam jej jakoś dobrze, natomiast nie, nie wspominam jej jakoś super. Jest taka mech dla mnie, szczerze mówiąc. E, pamiętam to rozdzierające się drzewo na końcu e, i w zasadzie tyle, że był tam doktor Judym. Ten, nie, nie jest tego dużo, natomiast, e, no mówię, te książki, które lubiłem, fabularnie jestem w stanie bardzo dużo z nich przytoczyć. Wiem, e, o, pamiętam jak je omawialiśmy, wiem o ich tam kluczowych aspektach. No, ludzie bezdomni nie byli moją ulubioną, którą dosyć ewidentnie to widać. E, mitologia parandowskiego bardzo dobra książka trafiłaby chyba nawet do topki. Ja uwielbiam mity greckie e, i w tej wersji parandowskiego m, poznałem je po raz pierwszy, w związku z tym mam do nich wielki sentyment. E, nie jest to może idealne przełożenie tych mitów, no bo wiadomo, że, że jakby tych wersji było milion. Tak naprawdę. Natomiast no jest to gdzieś książka, na której bazowałem dużą część siebie w gimnazjum. Um, i, I ja byłem wtedy absolutnie zafascynowany mitologią grecką. Rzymską, później to się przerodziło w fascynację mitologią nordycką, tam egipskiej trochę lisnołem, więc jakby to był dla mnie taki punkt wyjścia i dlatego ona znajduje się w topce. Jak widzicie, generalnie lubiłem czytać lektury bardziej niż, niż nie, natomiast ten obcy, ten obcy jest książką, którą miłą wspominam, nie pamiętam z niej bardzo dużo, znaczy pamiętam ten generalny jakby zarys, aczkolwiek. Zakończenia tej książki specjalnie nie, nie pamiętam, natomiast miło ją wspominam i z tym też wiąże się bardzo ciekawa historia, bo kiedy mój brat miał tę lekturę w szkole, to wraca ze szkoły i mama się pyta, to co tam będzie czytał w najbliższym czasie, a on, no nie wiem, pani zadała nam coś, to jakąś książkę lekturę, to UFO, <taki> takie, ten obcy. Ale, ale to, co on uczynił z tym tytułem dla mnie, to było beczka śmiechu wtedy. To UFO. No, mogłaby być to zupełnie, zupełnie inna książka i, i inna fabuła zdecydowanie. Opium w Rosole. Książka, którą bardzo miło wspominam. Bardzo chętnie bym sobie ją odświeżył. Jeśli chodzi o Jezucjadę, to był mój jedyny kontakt w zasadzie. Natomiast uważam, że to była całkiem, całkiem niez, niezła książka. Jeśli chodzi o opowieści z Narni, to uważam, że jest to książka dobra i im dalej w las, jeśli chodzi o Louisa, tym według mnie jest gorzej. Pierwsza jest naprawdę fajna, jako zamknięta całość wychodzi świetnie. Późniejsze tomy, szczególnie te tam dwa, trzy ostatnie, aż tak bardzo mi się nie podobały, natomiast uważam, że Narnia była książką dobrą. I to jest lektura, której również nie czytałem w podstawówce. W sensie miałem ją w podstawówce, ale przez to, że oglądałem film i początek tej książki wydało mi się identyczny z filmem, stwierdziłem, że jej nie przeczytam. I pamiętam, że na teście nie odpowiedziałem na jedno pytanie związane z jakimś ptakiem. Jaki to był ptak na początku, który gdzieś tam zaprowadził łucję do Tumnusa chyba. To było takie pytanie, i przez to nie dostałem piątki, tylko 4 i 4 plus. I byłem bardzo wkurzony, bardzo wkurzony. Natomiast miałem okazję czytać całą serię stosunkowo niedawno, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, więc, więc jestem w stanie ją ocenić jako książkę, którą przeczytałem. Pinokio, szczerze mówiąc, dla mnie była mech. Nie, nie jestem wielkim fanem tej historii. Koncept samego pin, Pinokia był dla mnie spokojny, natomiast ta cała przemiana w, owc, w, w Osła. Jakieś tam zakopywanie tych pieniążków, to oszustwo, to jak on tam potem płakał, jak, się, jak był smutny. Ten Cricket, nie pamiętam, świerszcz chyba. Um, jakoś tak nie byłem fa fanem ani animacji żadnej z, z Pinokiem, ani samego Pinokia jako książki, więc trafia do mech. Plastosiowy pamiętnik, natomiast trafia do Miło Wspominam, bo jest to też jedna z moich ulubionych podstawówkowych lektur. Jeśli chodzi o lata 1-3, bo nie ukrywajmy, no wtedy takie książki czytałem. I tak samo tutaj do Miło Wspominam trafiają Dzieci z Bullerbyn. To też była taka bardzo poczciwa książka, według mnie. Um, to jest Ling Lingren chyba, z tego co pamiętam. Yy, I ona miała swój klimat, do którego ja lubię teraz wracać, że tam nie było za dużo te tej technologii, no bo to były jednak czasy, um, gdzie jeździło się jednak do szkoły jakimś wozem. Um, także, także były to czasy prostsze, mam wrażenie, i trochę nostalgicznie a, do tej książki podchodzę. Proces, moi drodzy. E, I tutaj bez zastanowienia, jest to topka. Ja uwielbiam Kawkę. Proces jest świetny. E, to, jak zagmatwana jest ta książka, mnie zachwyca notorycznie. Więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I podobnie rok 1984. Najlepsza książka Orwella według mnie. E, najlepsza dystopia, jaką czytałem. No, top of the top. Według mnie. Romeo i Julia, moi drodzy, um, oczko wyżej niż Tristan i Izolda. Ja jakoś tak bardzo podobnie traktuję tę historię. Była ok. Była lepsza od Tristana i Izoldy, według mnie, ale nie była jakaś cudowna. Skąpiec, za to o, wspominam go bardzo miło. Uważam, że to jest dobra książka. Skąpca lubię. Jest prosty, jest y, zabawny, jest taki ironiczny, e, no trafia w punkt, nie? I, I jako lektura gdzieś tam z okresu gimnazjum myślę, że e, wspominam ją jako jedną z najlepszych. Sklepy cynamonowe, moi drodzy, e, również Topka, Oniryzm, Schulz, no uwielbiam po prostu. Mówię, gdzieś tam dwudziestolecie międzywojenne to jest czas, w którym ja się świetnie odnajdywałem. Literacko był dla mnie cudowny bardzo, bardzo miło wspominam. Szewców natomiast, skoro już jesteśmy przy dwudziestoleciu, nie wspominam za dobrze. Yy, I dałbym tutaj, no może nie lekarz stwierdził zgon, dałbym tutaj słabo mi, bo. Ja lubię Witkacego. Ja bardzo lubię Witkacego. Lubię jego postać, lubię jego e, książki i lubię jego obrazy przede wszystkim. Malarstwo Witkacego jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o polskich twórców. Natomiast szewców ja nie byłem w stanie zdzierżyć. Naprawdę. W sensie, może to był zły czas. Może to była zla, zła forma dla mnie. Ale no do mnie szewcy nigdy nie przemawiali. Bardzo lubiłem narkotyki. Um, to może nie wyrywajmy tego z kontekstu, bardzo lubiłem Narkotyki, czyli książkę napisaną przez e, Witkacego e, natomiast to jest zupełnie jakby inny kawałek chleba. Anton opisuje jakby swoje uczucia, doświadczenia i, i malarstwo po zażywaniu e, poszczególnych gdzieś tam um, narkotyków, także także tę książkę bardzo lubię, Szewców niestety niespecjalnie Balladyna moi drodzy ona była ok, ja bym ją postawił gdzieś na równi z, Rome z Romeo i Julią. E, myślę, że e, jeśli chodzi o słowackiego, to jest moja ulubiona powieść no zdecydowanie wyżej niż Kordian. E, tak naprawdę, dramat. Może nie powinienem mówić powieść, na pewno nie powinienem mówić powieść. E, ulubiona książka, ulubiony utwór słowackiego, no to jest zdecydowanie balladyna. Jądro ciemności, moi drodzy. Tutaj bez zastanowienia lekarz stwierdził zgon. Ja wiem, że ta książka ma e, istotny przekaz, ale to była dosłownie najgorsza lektura, z jaką ja się musiałem zmagać, kiedykolwiek w historii. Ja ją. Ona nie jest długa, ona ma jakieś 100 stron albo poniżej 100 stron nawet. Ja ją czytałem przez tydzień i wyglądało to tak, że czytałem 10 stron przez pół godziny, chyba. 10 stron książki. Przesiadałem się na audiobook, żeby trochę więcej przesłuchać, przeczytać tego, żeby jakby być bliżej końca. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak przez no dobre 3-4 dni na pewno męczyłem tę ledwo stronnicową książkę. I o ile jakby sama historia opisana przez Konrada jest bardzo istotna, i ja nie ujmuję tej wartości, o tyle jeśli chodzi o odczucia, jakie ja, jaką ja tę książkę darzę, no, nie są one pozytywne. One są dalekie od pozytywnych i w związku z tym lekarz stwierdził zgon. Bo ja byłem dawno martwy, kiedy ta książka mnie dobijała. E, Tango mrożka, bardzo dobra książka. E, może nie topka, natomiast, e, natomiast też miło wspominam. Kocham absurd, uwielbiam, w związku z tym, no, znajduję się tutaj. E, a jeśli już mówimy o grotesce i absurdzie, to zauważyłem, że nie ma tutaj. Jednej książki, bardzo ważnej książki. Nie wiem dlaczego się tutaj nie znalazła, natomiast muszę to naprawić i dać Wam znać słownie w takim razie. Ferdydurkę, moi drodzy. Gombrowicz, jeden z moich ulubionych twórców. Um, nie jedna z moich ulubionych powieści jego, natomiast Ferdy Durkę na pewno również znalazłaby się w topce, i uważam za osobisty afront, że tutaj się nie znalazła. Nie wiem dlaczego jej tutaj niestety nie wrzuciłem. Bardzo mi z tego powodu przykro, ale wyobraźcie sobie, że Ferdy Durkę tutaj jest. Wiele osób tutaj się ze mną nie zgodzi, to może być największa kość niezgody pomiędzy nami, bo. Dużo ludzi uważa tę książkę za po prostu idiotyczną i absurdalną, i ja też ją za taką uważam, tylko że ja uważam, że to są po prostu tej książki wielkie zalety. A lecimy dalej. Uchodynia 125. Książka, o której pamiętam tylko tyle, że chłopak zamienia się w niej w jamnika. Więc może dam ją do tej której nie pamiętam. Ja ją miło wspominam, ale szczerze mówiąc nie wiem, co jest w tej książce, więc dam ją do książek, których nie pamiętam. Natomiast e, o psie, który jeździł koleją, niewątpliwie trafia do książek miło wspominanych, a nawet książek dobrych, szczerze mówiąc. Bo jeśli chodzi o lektury e, szkolne, wczesnoszkolne, podstawówkowe, to to była na pewno jedna z moich ulubionych. W pustyni w puszczy, za to e, trafia do mech bo o ile samą historię całkiem lubiłem, to lektura no, nie należała do najprzyjemniejszych. E, I tutaj jakby pomijam cały ten aspekt e, zawartości fabuły i tego, że o kolonializmie, jeśli chcemy mówić o tej książce, to powinniśmy znacznie więcej jakby e, mówić o kolonializmie i wprowadzać ten temat, więc możliwe, że w pustyni, w puszczy nie nadaje się na książkę, na lekturę podstawówkową. Raczej dałbym ją w tym momencie wyżej. Niemniej, u mnie tutaj trafia do Mech. Wesele za to trafia do książek bardzo dobrych, bo miło ją wspominam. Czytało mi się ją przewspaniale, czytałem ją dwukrotnie. Tutaj na filologii, w sensie. W e, liceum albo gimnazjum, już nie pamiętam w tym momencie. I później również na filologii polskiej. E, zapytacie, dlaczego nie wszystkie te książki, przynajmniej te licealne, dlatego, że ja nie, nie kończyłem filologii polskiej, to znaczy dotarłem gdzieś tam do, e, do drugiego, do trzeciego semestru, ale z przyczyn rodzinnych musiałem te studia przerwać. Nieważne. Natomiast e, no mamy tutaj wesele e, i ono jest dla mnie książką dobrą. E, podobnie jak zbrodnia i kara. Myślę, że ta książka może się spokojnie znaleźć w topce, jeśli ja ją przeczytam jeszcze raz. Natomiast do tej pory no po prostu nie miałem okazji jeszcze po nią sięgnąć, a pamiętam ją po prostu zbyt słabo, żeby móc ją w tym momencie z pełną świadomością do tej topki wrzucić. Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. Dla mnie książka ok. Jeśli chodzi o literaturę obozową, no to była Okej, okay, właśnie. No i zemsta Fredry. Ja miło wspominam, szczerze mówiąc. Nie było to coś super wybitnego, ale momentami była zabawna, rozśmieszała mnie, więc myślę, że wspominam ją miło. I w ten właśnie sposób dotarliśmy do końca. Tak prezentuje się właśnie. Um, moje zestawienie 70 lektur w zasadzie 71, jeśli pamiętamy, że tutaj jeszcze w Topce znajduje się Ferdydurkę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. E, dawajcie znać, jaka lektura była waszą ulubioną, jaka, jakiej nie trawiliście e, No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć.